A jak sytuacja wygląda z kinem gatunkowym w Polsce? Kino gatunkowe, a sprawa polska, moi drodzy. No, jak powiedziałem, wbrew opiniom wielu historyków, kino polskie też jest kinem gatunkowym. Kino polskie, można powiedzieć, od czasów, od swego zarania, że się tak wyrażę, tworzyło kino gatunkowe, tworzyło filmy gatunkowe. Moi drodzy, przed wojną polskie kino było jednym z takich, może nie bardzo potężnych, bo polskie kino nie mogło się równać przed 1939 rokiem z takimi potęgami jak kinematografia niemiecka, prawda, francuska, czy chociaż z brytyjską już mogłaby się równać, bo tam w zasadzie 2% było Aleksander Korda główny. Także polskie kino przed wojną nie było złe. Było dobrze zorganizowane, mieliśmy wytwórnie filmowe, największą wytwórnią była wytwórnia Sphinx, prowadzona przez słynnego producenta polskiego Herca. I produkowano jakie filmy, moi drodzy? No produkowano przede wszystkim filmy gatunkowe. Przede wszystkim trzy gatunki filmowe znalazły podatny grunt w polskim kinie przedwojennym. Po pierwsze komedia, po drugie melodramat, zwłaszcza melodramat i po trzecie filmy historyczne. Moi drodzy, kino przed wojną cieszyło się wielką estymą. Te melodramaty, jak macie jeszcze babcie, dziadków, to zapytajcie ich, na co ludzie chodzili przed wojną. Chodzili na Smosarską, prawda, na Dymszę. Czyli nazwiska, które były kojarzone wprost z kinem gatunkowym. Dymsza był słynnym komikiem, prawda, który występował w świetnych komediach filmowych. Smosarska była królową polskiego melodramatu, ale też ludzie chodzili na filmy historyczne, filmy, które opowiadały o nieodległej historii Polski, która po 100 latach odzyskała niepodległość. Więc, moi drodzy, kino, można postawić taką tezę, że kino polskie przedwojenne było właśnie kinem gatunkowym. Oczywiście była też awangarda filmowa, byli twórcy, którzy byli związani ze Startem, prawda, później ze Startem, taką grupą właśnie twórców awangardowych, którzy już zaczęli robić te filmy przed wojną, Temersonowie na przykład, ale przede wszystkim to kino głównego nurtu, kino polskiego przedwojennego było kinem gatunkowym. I to jest bardzo ważne, bo po wojnie, jak się kino odbudowywało, twórcy Polskiej Szkoły Filmowej, to co Andrzej Wajda powiedział, że nienawidzili tego kina przedwojennego, które dla nich było zakłamane, było eskapistyczne, żeby użyć takiego słowa niemodnego dziś, burżuazyjne. I oni robili filmy, które miały przeczyć temu wizerunkowi kina polskiego jako kina gatunkowego. Ale o tym może za chwilę. I zobaczmy trzy przykłady gatunkowego filmu przedwojennego. Melodramat, Wrzos, słynny, 1938 rok, Janusza Gardana. Następnie komedia obyczajowa, Piętro wyżej, 1937 rok, Leona Trystana z Eugeniuszem Bodą, też wielką gwiazdą kina gatunkowego polskiego przedwojennego. No i film historyczny, Cud nad Wisłą, 21 rok, Ryszarda Bolesławskiego. Remake tego filmu pod tytułem Bitwa Warszawska 1920, mogliśmy oglądać ostatnio w kinach, w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zresztą Jerzy Hoffman remake'uje filmy przedwojenne, nie wiem, czy zauważyliście. Bo i Potop, Pan Wodojowski, Trendowata, wszystko to były filmy robione przed wojną. I to, co on robi dziś jako twórca polskiego kina współczesnego, to po prostu odwołuje się do doświadczeń z wczesnego dzieciństwa i robi na nowo filmy, które były robione przez branżę przed wojną. Niektóre się mu udają, niektóre nie. No, Potop czy Trendowata to są filmy udane, Znachor. Natomiast Cud nad Wisłą raczej bym powiedział, że lepiej obejrzeć pierwowzór. Dobrze. Więc, moi drodzy, okres powojenny, właściwie dominacja kina artystycznego. To jest ważne, Polska Szkoła Filmowa, która bardziej się odnosiła, czy czerpała wzorce nie z Hollywood, jak branża przedwojenna filmowa, ale przede wszystkim z kina neorealistycznego, prawda, kina włoskiego, kina artystycznego, które zresztą też było melodramatyczne, ale nie wchodźmy tu w niuanse. W każdym bądź razie, moi drodzy,
panowało takie przekonanie, że trzeba robić kino artystyczne, że ta matryca kina gatunkowego jest niewłaściwa. No ale okazuje się, jak spojrzeć tak obiektywnie na historię polskiego kina, że od tego kina gatunkowego uciec nie sposób. Bo co tu dużo mówić, filmy, największe filmy Szkoły Polskiej, filmy Wajdy, Munka, Kuca czy Kawalerowicza, to są filmy, na przykład filmy, które można umieścić w rejestrze kina filmu wojennego, który jest, można powiedzieć, podgatunkiem filmu historycznego. Późniejsze filmy, które po odejściu Szkoły Polskiej jakby do historii, do żywej historii, też można było umieścić w rejestrze kina gatunkowego, filmy propagandowe, wojenne, Passendorfera, Poręby czy Petelskich, to też były filmy wojenne, filmy historyczne. Oczywiście, moi drodzy, tradycja na przykład komedii filmowej, bo gdybyśmy spojrzeli tak z lotu ptaka na historię kina polskiego, to tak naprawdę jedynym gatunkiem filmowym, naprawdę, który się udaje w polskim kinie, bez dwóch zdań, to jest komedia filmowa. No dzisiaj niestety mamy takie komedie głupawe bardzo, robione przez grupę TVN. Pokaż kotku, co masz w środku i listy do M, 1, 2, 3, prawda? Okazuje się, że w temacie komedii filmowej mogły powstać arcydzieła. Jeżeli taki Andrzej Munk, kto wie, czy nie najwybitniejszy reżyser polskiego kina, wykorzystał formułę komedii filmowej i to takiej, i to nawet film, tu myślę o genialnym filmie Zazowate szczęście, w którym to jest film, który jest przeglądem konwencji podgatunków komedii filmowej, bo tam mamy nawet slapstick, czyli taką komedię, od której w ogóle wyszła cała komedia filmowa, realizowaną przez Chaplina, przez Harolda Lloyda i tak dalej. I w tą formułę komedii filmowej, prawda, wpisał Munk po prostu wielką metaforę losów człowieka, prawda, konformisty, który za wszelką cenę chce, właściwie nie chce być kimś, tylko chce po prostu istnieć w społeczeństwie. I ten konformizm niestety no, mu wychodzi bokiem, że się tak wyrażę. Ale obiektywnie rzecz biorąc, moi drodzy, Zazowate szczęście, jeden z najwybitniejszych filmów polskich, jest filmem gatunkowym, jest komedią filmową. No i oczywiście komedie filmowe, w temacie komedii filmowej rzeczywiście działy się, można powiedzieć, jeśli chodzi o gatunek filmowy w Polsce, najciekawsze rzeczy. Jeżeli weźmiemy filmy Barei, to one lepiej, okazuje się, z punktu widzenia historycznego oddawały absurd PRL-u niż na przykład niektóre filmy sztandarowe kina moralnego niepokoju, które programowo miały opisywać tą rzeczywistość nieprzedstawioną PRL-owską. A się okazuje, że Miś oddaje o wiele lepiej obraz tego absurdu PRL-owskiego niż filmy, powiedzmy, niektóre filmy oczywiście Zanussiego czy Kijowskiego. Tutaj trzy przykłady filmów gatunkowych polskich. Komedia oczywiście, Zdawate szczęście, 60. rok Andrzej Munk, Trendowata, remake Hoffmana z 76. i film wojenny Hubal, 73. rok, Bogdan Poręba. Moi drodzy, jako ciekawostkę powiem, że w polskim kinie również próbowano mocować się z kinem fantastycznym, prawda? No. Nie mieliśmy może takich środków, prawda, jak Amerykanie czy Anglicy, prawda, klepaliśmy te rakiety młotkiem w stodole. Kochani, ostatnio muszę się pochwalić, jestem świeżo po zrobieniu kolejnego wywiadu rzeki z Piotrem Szulkinem, wybitnym polskim reżyserem kina właśnie gatunkowego. On robił przede wszystkim filmy fantastyczne, naukowe. I prawdę powiedziawszy, tylko upór tego człowieka, jego brygady filmowej, jego wyobraźnia, no, powodowały, że te filmy, które robił, jakoś się udawały i jakoś się dzisiaj je ogląda, bo te niedoskonałości techniczne Szulkin przekuwał jakby w plusy jakby swoich produkcji filmowych.
Taki był program i taki był sposób na robienie kina fantastycznego w Polsce, że nie ma pieniędzy, to lepiej coś zasugerować, niż coś pokazać wprost. Bo jak się pokazywało wprost, no to te wszystkie szwy papierowe wychodziły. I ci reżyserzy, którzy potrafili w kinie fantastycznym tak właśnie oszukać trochę, zasugerować, to oni wygrywali. Te filmy fantastyczne, niewiele ich było właściwie w Polsce, ale te filmy, które były robione właśnie tak na sposób, one jakoś dzisiaj jeszcze wytrzymują próbę czasu. No, jednym z takich filmów jest na przykład Test pilota Pirksa, Marka Piestraka. Piestrak był takim reżyserem kina gatunkowego, jest, no, dalej żyje na szczęście, który konsekwentnie to kino uprawiał. Rzeczywiście jest to jeden z ciekawszych filmów fantastyczno-naukowych z 1979 roku, według powieści Lema. Wyobraźcie sobie, że to jest film, do którego muzykę napisał Arvo Pärt. I ten film na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Fantastycznych w Avoriaz pokonał obcego ósmego pasażera Nostromo, Ridleya Scotta. Także to jednak o czymś świadczy. Inne filmy, moi drodzy, fantastyczne, gatunkowe, właśnie Golem Piotra Szulkina, 1979 roku. Adaptacja powieści, czy legendy żydowskiej, kabalistycznej o golemie, o sztucznym człowieku. Takiej legendy, która stoi u podstaw w ogóle wszystkich filmów o sztucznej inteligencji. W wykonaniu Szulkina to był film, który w sposób genialny pokazywał nie tylko rzeczywistość PRL-owską, odpowiednio przetworzoną, ale w ogóle rzeczywistość świata po katastrofie, czyli po II wojnie światowej, po Holokauście, prawda? I robił to w sposób niesamowity, w sposób wykorzystujący właśnie elementy kina gatunkowego, kina science fiction. Wilczyca Piestraka chyba najbardziej udany obok Medium Koprowicza polski horror, osadzony w konwencji opowieści romantycznej. Mimo wielu uproszczeń i zagmatwań fabularnych ogląda się go bez bólu dzisiaj i miejscami rzeczywiście wywołuje przerażenie, a o to chodzi w horrorze. Oczywiście udawały się też w polskim kinie gatunkowym filmy fantastyczne dla dzieci, baśnie, filmy animowane. Największy przebój kina fantastycznego dla dzieci Akademia Pana Kleksa z 1983 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Muszę powiedzieć, że również filmy kryminalne udawały się w Polsce. Duża część tych filmów była propagandowa, osadzona w takim kontekście właśnie propagandowym, ale też zdarzały się solidne kryminały, które można powiedzieć broniły honoru polskiego kina gatunkowego. Tu dwa przykłady takiego filmu kryminalnego. Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię, 69 rok Janusza Majewskiego i Prywatne śledztwo, 87 Wojciecha Wójcika, reżysera, którego na pewno znacie, ponieważ zrobił na przykład serial Ekstradycja. Moi drodzy, i rzecz ciekawa, otóż także w Polsce powstawały westerny. Właściwie jeden prawdziwy western, który powstał, który rzeczywiście nawiązuje wprost do klasyki gatunku filmów o Dzikim Zachodzie, to jest film Summer Love z 2006 roku Piotra Uklańskiego, ale to jest raczej taki filmowy eksperyment. Natomiast w Polsce realizowano tak zwane easterny. West to jest zachód, east, wschód, eastern. Mówię, że easterny przeszczepiały konwencję kina gatunkowego na warunki polskie. Zwykle rozgrywały się na ziemiach odzyskanych, gdzie, prawda, scenarzyści stwierdzili, że to był taki polski Dziki Zachód, w którym utrwalacze władzy ludowej byli takimi szeryfami, którzy musieli walczyć właśnie z różnym elementem tam przestępczym. Oczywiście te filmy były zestrojone propagandowo, ale dzisiaj, jeżeli się ogląda na przykład Prawo i Pięść Hoffmana i Skurzewskiego, czy Wilcze Echa z fenomenalną rolą Bruna Oi w reżyserii Aleksandra Ściebora-Rylskiego, to te filmy rzeczywiście są bardzo ciekawe, trzymają w napięciu i są odpowiednikami, rzeczywiście polskimi odpowiednikami westernów, łącznie z tym schematem fabularnym dążącym do finałowej, widowiskowej konfrontacji. No i ostatnia rzecz, moi drodzy, filmy erotyczne w Polsce.
były produkowane. Rzecz bardzo ciekawa, otóż większość filmów erotycznych polskich, ich scenariusze były, nie były wymyślane przez scenarzystów, ale sięgały do klasyki literackiej. Na przykład Dzieje grzechu, wyśmienity film Borowczyka według Żeromskiego, Widziadło Marka Nowickiego według wątków z Pałuby Króla Iżykowskiego, czy Tajs z roku 83 w reżyserii Richarda Bera według prozy Anatola Sterna. I można powiedzieć, że tutaj, jeżeli w kinie europejskim jest jeden gatunek, który rzeczywiście jest charakterystyczny przede wszystkim dla kina europejskiego, czyli film erotyczny, to tutaj polskie kino nie zostawało w tyle. Na szczęście byli twórcy, którzy w tej materii bronili również polskiej dziesiątej muzy. Moi drodzy, i jakby ten background, jakby to tło gatunkowe, które pozwoli nam zrozumieć dwa filmy, które dzisiaj obejrzymy, czyli Wabank i Wielki Bieg, pozwólcie, że jakby skończę takim podsumowaniem, to znaczy okazuje się, że nie tylko te filmy czysto rozrywkowe były robione w tych rejestrach gatunkowych, ale okazuje się, że wiele arcydzieł, i to polskiej szkoły filmowej, w ogóle polskiego kina powojennego, to były filmy, które nawiązywały do nawet hollywoodzkiej formuły kina gatunkowego, były odpowiedzią na amerykańskie kino gatunkowe i te filmy nawet, ponieważ były robione tutaj w Europie, w Polsce, czyli przez reżyserów, którzy wywodzili się z tej modernistycznej tradycji kina artystycznego, to one pod względem intelektualnym przebijały historyczne swoich hollywoodzkich rywali, prawda? Jeżeli weźmiemy na przykład Faraona Jerzego Kawalerowicza z roku 66, film, który był odpowiedzią po prostu na hollywoodzkie superprodukcje historyczne, na tak zwane peplum, filmy sandałowe, robione też i we Włoszech, to moi drodzy, taki Faraon jest intelektualnie przewyższa o pięć długości Kleopatrę w Szatę czy inne filmy właśnie sandałowe. Jeżeli weźmiemy na przykład strzaskane arcydzieło polskiego kina, genialny film Andrzeja Żuławskiego Na srebrnym globie, przecież film science fiction, będący odpowiedzią, polską odpowiedzią na superprodukcje amerykańskie, hollywoodzkie w kina SF, no to ten film, moi drodzy, mimo tego, że jest potrzaskany, że w zasadzie Żuławski go nie ukończył, dzisiaj mamy, oglądamy taką kaleką wersję tego filmu, no to góruje znacznie nad baśniami, nad bajkami, prawda, fantastyczno-naukowymi robionymi w Hollywood. I wreszcie, moi drodzy, z filmów, które już znacie, które oglądaliście, Psy Pasikowskiego, no, film, który chyba najlepiej pokazał transformację ustrojową w Polsce, czyli przełom lat 80. 90. To jest film, moi drodzy, gatunkowy. To jest film policyjny, który wpisuje się w tradycję filmów Cup Stories, czyli filmów gliniarskich, filmów policyjnych. Czy ostatni film, jeden z lepszych polskich filmów, czyli Chrzest Marcina Wrony, no to jest film, który wykorzystuje też elementy kina gangsterskiego. Jest takim gangsterskim moralitetem. Czyli zobaczcie, polskie kino jednak jest w jakimś sensie kinem gatunkowym, bo nie tylko się robi filmy gatunkowe, które mają bawić, ale też często filmy artystyczne są tworzone właśnie w tej sztance, w tej formie kina gatunkowego.